To jedna z najpiękniejszych tras panoramicznych na świecie, znajdująca się w północnej części Gór Smoczych. Jesteśmy w miejscu zwanym Oknem Boga. Klif wznosi się tu na wysokość 700 metrów. Bardzo często jest spowity gęstą mgłą. Pogoda nam jednak dopisuje i możemy podziwiać piękny widok aż do gór na horyzoncie, które są już po zaparciu Krugera na terenie Mozambiku. Malowniczy wodospad Lizbona o wysokości ponad 90 metrów w Pumalanga. To wodospad Berlin na rzece Sabine o wysokości około 80 metrów. Nazwę nadali mu niemieccy poszukiwacze złota. Jesteśmy w miejscu zwanym Burgslag Potholz, co można przetłumaczyć jako szczęśliwe dziury Burka. Są to niezwykłe kotły skalne, powstałe u ujścia rzeki Smutnej do rzeki Radosnej. Zostały tak nazwane na cześć irlandzkiego poszukiwacza złota Toma Burka. Piękna formacja skalna czy rondawele. Rondawela to chata murzyńska. Rondawele wznoszą się nad kanionem rzeki Blight. Podziwiamy kanion z klifu o wysokości około 800 metrów. Jego długość wynosi około 26 km.
i jest uznawany za jedną z największych atrakcji turystycznych Afryki.